Środowy wieczór, zatem moim i Państwa gościem dnia dzisiaj pani dr Wiesława Budzin, ordynator oddziału chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu i konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Dzień dobry, właśnie dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Pani ordynator, pani już się zaszczepiła, na dniach to miało miejsce, no jak się pani czuje? Ogólnie czuję się dobrze, chociaż ręka troszeczkę mnie bolała. Ale to tak, to jest, powiedziałabym, normalne po wkłuciach. Mhm. W miejscu ukłucia może być taki niewielki ból miejscowy. Mhm. Ale czy to oznacza, że pani już ma spokój z koronawirusem? No nie tak dokładnie, bo jeszcze trzeba przyjąć drugą dawkę szczepionki, najwcześniej po 3 tygodniach, najwcześniej, ale chcemy, żeby tak było, żeby po 3 tygodniach, żeby jak najszybciej ludzie byli wyszczepieni i wtedy będzie odporność. No właśnie, co daje nam ta szczepionka? Czy to jest tak, że zaszczepimy się pierwszą, drugą dawkę, przyjmiemy i potem rzeczywiście już możemy czuć się odporni na koronawirusa? Czy to będzie tak jak na przykład z wirusem grypy, że te szczepienia będzie trzeba powtarzać? Tak? Tak, do końca to jeszcze nie wiemy, dlatego że producent generalnie nie określa, jak długo będzie odporność po szczepieniu, prawda? Ale mimo wszystko, proszę Państwa, jest to no, jedyne jakby wyjście. Musimy się zaszczepić, bo wszyscy chcemy wrócić do normalnego życia, chcemy wyjeżdżać, chcemy, żeby dzieci miały ferie, wakacje, żeby firmy nie upadały i w ogóle gdziekolwiek, żebyśmy mogli wyjść. Innego wyjścia po prostu nie ma. Także jedyne co, to musimy się zaszczepić i żeby chronić też te osoby, które potencjalnie mogą ciężko zachorować, czyli osoby starsze. Przede wszystkim osoby starsze, osoby z chorobami współistniejącymi, których umiera teraz no, prawie 500 osób dziennie. A jakie są pani przewidywania? Jeżeli mamy dzisiaj szczepienie, to znaczy, że ten koronawirus za jakiś czas, że my sobie będziemy z nim radzić, czy my po prostu musimy się nauczyć z nim żyć? Zobaczymy. Może tak być. Też tak naukowcy niektórzy mówią, że on z nami zostanie, prawda? I może będą takie niewielkie zachorowania, niewielkie ilości. Być może. Trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie. Ale jeżeli nawet będą jakieś niewielkie ilości zachorowań, no to przecież nie będzie tak, że nam całą gospodarkę to wszystko zdemoluje i będzie taka pandemia. Miejmy nadzieję, że właśnie nie. I tylko nadzieja jest w tych szczepieniach przede wszystkim. A jak od strony technicznej wyglądają szczepienia? Bo mówiło się o tym, że ta szczepionka będzie miała bardzo duże wymagania, znaczy jeżeli chodzi o przechowywanie jej i jakby też kwestia wykorzystania po przygotowaniu szczepionki. Rzeczywiście, jak się ją przygotuje, to trzeba w ciągu kilku godzin podać szczepionkę. Czyli jest, generalnie mamy takie fiolki 6-dawkowe. Pielęgniarka rozkłada od razu, tak jak trzeba, nabiera tą odpowiednią ilość 0,3 ml. To są takie szczegóły techniczne. Lekarz musi zakwalifikować pacjenta do szczepienia, czyli po odpowiedniej ankiecie. Fajnie, że jest ta ankieta i to jest taki w ogóle program ogólnopolski, w który trzeba wejść. I ankieta jest jedna, jednakowa dla wszystkich, tak? Wypełnia się ankietę i jeżeli rzeczywiście lekarz zakwalifikuje po rozmowie, badaniu, no czasami są różne jakieś problemy, to wtedy daje kwalifikację taką do szczepienia i pielęgniarka szczepi. Na razie szczepienia odbywają się w grupie zero, tak? Znaczy mamy personel medyczny, osoby, które są zatrudnione właśnie w takich jednostkach. Czy zdarzyło się, że u Państwa w jednostce, że ktoś odmówił udziału w szczepieniu, że ktoś się nie zaszczepił? No tak, oczywiście nie. Wszyscy się zaszczepili. To znaczy, powiedziałabym tak, po pierwszym dniu coraz więcej osób, które się wcześniej nie zapisały, są chętne. Może dlatego, że widzą, że nic tym nam zaszczepionym się nie stało i coraz tak chętniej się zgłaszają. Natomiast jaki to będzie procent wszystkich pracowników, to tak na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć. Wczoraj zostało u nas zaszczepionych około 120 osób. Mówiłyśmy o tym, że ta szczepionka w ciągu kilku godzin od przygotowania przez pielęgniarkę musi być podana. Czy zdarzyło się na przykład tak, że na koniec dnia te szczepionki zostają i trafiają do kosza? Czy na przykład odbywa się tak, że dzwoniło się na przykład do rodziny, czy ktoś z rodziny nie chce się zaszczepić z uwagi na to, żeby po prostu no, nie zmarnować tej dawki? Nie, oczywiście nie można zmarnować żadnej dawki, bo w końcu są to pieniądze publiczne nas wszystkich, prawda, i tak dalej. Nie, nam się nie zdarzyło tak. Mieliśmy dokładnie na ilość osób po prostu wyliczoną. No ale generalnie nie zdziwiłabym się, gdyby takie coś było, że zamiast wylewać szczepionkę, bo jest przygotowana, a nikogo chętnego akurat nie było, no też są różne przypadki losowe. No ktoś jedzie, może mu się samochód zepsuje czy coś. No różne są przypadki jakby nawet takie, prawda, losowe, że zadzwoni się do kogoś innego. No trudno mi powiedzieć, ale u nas takiej sytuacji nie było.
Wiem, że od 15 stycznia ruszą ogólne zapisy, także dla tych osób spoza grupy zero, aby mogły się szczepić. Jak Pani przewiduje, czy rzeczywiście będzie spora grupa osób chętnych na szczepienia? Bo wiemy, że dzisiaj społeczeństwo jest podzielone i pod względem w ogóle samych szczepionek, ale także tej w przypadku konkretnej na koronawirusa. Trudno mi powiedzieć tak do końca, ale ja myślę, że jeżeli społeczeństwo, ludzie zobaczą, że ci, którzy się zaszczepili, nic im się nie stało, że jednak możemy wrócić do normalnego życia, że na przykład można gdzieś wyjechać, bo mi na przykład szczególnie też zależało na tym, żeby móc wyjechać. Ja przypuszczam, że tak będzie, że jeżeli będziemy chcieli gdzieś wyjechać daleko na urlop, to tak będzie, że albo pokazać wynik, że się jest zaszczepionym, prawda, kartę szczepienia, no albo na przykład aktualny wymaz, że się jest ujemnym, więc to ma duże znaczenie, prawda? I w ogóle jeszcze więcej innych, no przecież mamy w rodzinach tak samo osoby zupełnie starsze, schorowane, przecież te osoby, jeżeli się zaszczepimy, to chronimy w jakiś sposób. Także myślę, że ludzie się przekonują. Jest dobra reklama, jeżeli tak można powiedzieć, w mediach i myślę, że się przekonują. A czy Pani zdanie powinno być, bo mówi się gdzieś tam o być może takich wymaganiach prowadzonych, jeżeli chcę iść do kina czy do teatru, to najpierw będę musiała wykazać, że jestem zaszczepiona. Czy rzeczywiście powinno być coś takiego wprowadzone? A trudno powiedzieć, bo rzeczywiście na pewno są argumenty i za, i przeciw. No, nie wiem, czy tak wprowadzać, no nie chcę powiedzieć dyskryminacji, ale aż takie obostrzenia, prawda? Bardziej bym była za zachętą, prawda, do szczepień niż jakieś takie restrykcje. Pani ordynator, to już na koniec. Powiedzmy od strony takiej technicznej. Od 15 będziemy mogli się zapisywać i ruszą szczepienia dla wszystkich osób. Czy rzeczywiście każdy się może zaszczepić? Czy są tutaj obostrzenia? Czy osoby z chorobami przewlekłymi? Albo wiemy też o dzieciach, także dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą zostać zaszczepione. No nie mogą zostać zaszczepione, pani redaktor, dlatego że po prostu firma prowadziła badania kliniczne na osobach starszych. I dlatego nie dzieci. A dlaczego nie wzięto pod uwagę dzieci? Może w przyszłości będą wzięte pod uwagę. Nie wzięto pod uwagę dlatego, że dzieci praktycznie nie chorują, bardzo, bardzo rzadko, prawda? Więc dlatego wzięto jakby grupę tych ludzi od 16 roku życia, powyżej 16 roku życia, to po pierwsze. Po drugie, są ogólne przeciwwskazania do szczepień, ale generalnie ich jest mało. Jeżeli ktoś ma gorączkę 39 stopni na przykład z jakiegoś innego powodu, bo ma anginę, no to trudno, żeby go teraz szczepić. Może być takie odroczone szczepienie, tak? Odroczone w czasie. A całkowita dyskwalifikacja to w ogóle bardzo rzadko. To naprawdę, to trzeba by przedyskutować, nawet jeżeli ktoś jest alergikiem powiedzmy i się obawia, czy na lekach immunosupresyjnych. Po to też jest ta ankieta, taka fajna, wspólna, prosta bardzo i opracowana jednakowo dla wszystkich, żeby na tej podstawie też można było określić i od razu się zorientować, czy dana osoba może być szczepiona, czy nie. Bardzo dziękuję w takim razie Pani za rozmowę i za to dzisiejsze spotkanie. A przypomnę, że moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru była Pani dr Wiesława Budzin, ordynator oddziału chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.